Cześć, ja nazywam się Marcin Stanclik, prowadzę podcast Kulturalnie. No i dlatego, że temat kulturalny postanowiłem wybrać satyrę opublikowaną w 1779 roku autorstwa Ignacego Krasickiego o panu Piotrze i żonie modnej. Ignacy Krasicki, żona modna. Zapraszam. A ponieważ dostałeś coś tak drogocenił, winszuję, panie Piotrze, żeś się już ożenił. Bóg zapłać, cóż to znaczy, ozięble dziękujesz, alboż to szczęścia swego jeszcze nie pojmujesz. Czyliż już się sprzykrzyły małżeńskie ogniwa? Nie ze wszystkim, luboć, to zazwyczaj tak bywa. Pierwsze czasy cukrowe, toć pewnie w goryczy. Jeszcze ci, bracie, trzymaj więc, coś dostał w zdobyczy. Trzymaj skromnie, cierpliwie, a milcz tak, jak drudzy, co to swoich małżonek uniżeni słudzy. Z tytułu ich mościowie dla oka dobrani, a jej mość tylko w domu rząd czyna i pani. Pewnie może i twoja ma talenta śliczne. Wziąłem po niej w posagu 4 wsie dziedziczne. Piękna, grzeczna, rozumna, tym lepiej, tym gorzej. Wszystko to na złe i zgubi mnie spożej. Piękność, talent, wszelkie są zaszczyty niewiaście. Cóż potem, kiedy była wychowana w mieście? Alboż to miasto psuje? A któż wątpić może? Bodaj to żonka ze wsi, a z miasta? Broń Boże! Źlem tuszczył skrom mojem, pierwszy raz obaczył, ale żem to, co postrzegł, na dobre tłumaczył. Wdawszy się już, a nie chcąc oddać dla damy ohydy, w jej kitrysy wzdychałem do mojej filidy. Dziwne były jej giesta i misterne wdzięki, a nim przeszło do ślubu i dania mi ręki, szliśmy drogą romansów. A czym się uśmiechał, czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał, widziałem, żem niedobrze udawał aktora. Modna filli zgardziła sercem domatora. I ja bym nią wzgardził, ale punkt honoru. A czego mi najbardziej żal, ponętna zbioru, owe wioski, co z nami graniczą dziedziczne, te mnie wiodły, wprawiły w te okowy śliczne. Przyszło do incercyzy. Punkt pierwszy, że w mieście jej mość przy doskonałej francuskiej niewieście, co lepiej, bo francuska potrafi ratować, będzie mieszkać, ilekroć trafi się chorować. Punkt drugi. Chociaż zdrowa czas na wsi przesiedzi, co zima jednak miasto stołeczne odwiedzi. Punkt trzeci. Będzie miała swój ekwipiarz własny. Punkt czwarty. Dom się najmie wygodny, nieciasny. To jest apartamenta paradne dla gości, jeden z tyłu dla męża, z przodu dla jej mości. Punkt piąty. A broń Boże, znąkłem się. A czego? Trafiła się, rzekli krewni, że ze zdania wspólnego albo się węzeł przerwie, albo się rozłączy. Jaki węzeł? Małżeński, rzekłem. Ten śmierć skończy. Roześmieli się z wieśniackiej przytomni prostoty i tak płacąc wolnością niewczesne zaloty, po zwyczajnych obrządkach rzecz poprzedzających jestem wpisany w bractwo braci żałujących. Wjeżdżamy do domu, jej mość w złych humorach. Czem pojedziem? Karetą, a nie na resorach? Daliż ja po resory, szczęściem kasztelanic, co karetę angielską sprowadził z zagranic. Zgrał się co do szelonga, kupiłem, czas siadać. Jej mość słaba, więc podróż musim odkładać. Zdrowsza jej mość zajeżdża angielska karyta. Siada jej mość, a przy niej suczka faworyta. Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki. Te od wódek pachnących, tamte od tabaczki. Niosą pudło kornetów, jakiś kosz na fanty. W jednej klatce kanarek, co śpiewa do kuranty. W drugiej sroka dla ptaszków, jedzenie w garnuszku. Dalej kotka z kocięcy i mysz na łańcuszku. Chcę siadać? Nie masz miejsca, żeby nie zwlec nogi. Wziąłem klatkę pod pachę, a suczkę pod nogi. Wyjeżdżamy szczęśliwie, jej mość siedzi smutna. Ja milczę, sroka tylko wrzeszczy rezolutna. Przerwała jej mość myśli. Masz wać pan kucharza? Mam moje serce, a pfe, koncept z kalendarza. Moje serce! Proszę się tych proctactw oduczyć. Zamilkłem, trudno mówić, aż dopiero mruczyć. Więc milczę. Jej mość znowu o kucharza pyta. Mam mościa, dobrodziko. Masz wać pan stan gryta? Wszak nie wiezie to hurman. Trzeba od parady mieć inkszego. Kucharza dla jakiejś sąsiady. Możesz wać pan ustąpić. Dobry? Skąd? Poddany. To musi zapewne
nieoszacowany. Musi dobrze przypiekać recuszki, łazanki do gustu pani wojskowej, panny podstolanki. Ustom gować pan przyjmą pana Matysza. Może go i ksiądz pleban uczyć do kiermasza. A pasztetnik? Umał ci pasztety robić. Wierz mi, wać pan, jeśli mamy się sposobić do uczciwego życia, weźże ludzi zgodnych, kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych. Trzeba i cukiernika, serwis zwierciadlany, masz, wać pan, i figurki piękne z porcelany. Nie mam. Jak to być może? Ale już rozumiem. I lubo jeszcze trybu wejskiego nie umiem. No myślam się, na wtety zastanawiają pułki. Tam w pięknych piramidach krajanki, gomułki, tatarskie ziele w cukrze, imbir chiński w miodzie, zaś ku większej pociesze razem i w wygodzie, i w ładunkach bibułowych kmin kandyzowany, na wierzchu toruński piernik pozłacany. Szkoda mówić to pięknie, wybornie i grzecznie, ale wybacz mi, wać pan, że się stawię sprzecznie. Jam niegodna tych parad, jakiej wspaniałości, zmilczałam, wolno było żałować jej mości. Wjeżdżamy już we wrota, spojrzała z karety. A pfemos, panie, parkan, czemu nie szlachety? Wysiadła, a z nią słuczka i kotka i myszka, odepchnęła starego szafarza Franciszka. Łzy mu w oczach stanęły, jam westchnął, drzwi wchodzi. To nasz ksiądz pleban? Kłaniam, zmarszczył się dobrodzi. Gdzie sala? Tu jadamy. Kto widział, tak jadać. Mała izba 40 nie może tu siadać. Aż się wzdygnął Franciszek, skoro tak wyrzekła, a kluczcica natychmiast ze strachu uciekła. Jam został, idziem dalej, tu pokój sypialniany. A pokój do bawienia, tam gdzie i jadalny, to być nigdy nie może. A gabinet dali, ten będzie dla wać pani, a tu będziem spali. Spali? Proszę mu, spanie, do swych pokojów. Ja muszę mieć osobne do spania, do strojów, do książek, do muzyki, do zabaw prywatnych, dla panien pokojowych, dla służebnic płatnych. A ogród? Są kwatery z panu Ligrustu. Wyrzucić nie potrzeba przydatnego lustru. To niemczyna. Niech będą z cyprysików gałki mruczące po kamykach, gdzieniegdzie strumyki. Tu kiosk, a tu meczecik. Holenderskie wanny, tu domek pustelnika, tam kościół dydanny. Wszystko jednak od niechcenia, jakby od igraszki. Belwederek maleńki, klateczki na ptaszki. A tu słowik miłośnie szczerbioce do ucha. Syno garlica jęcze, a gołąbek grucha. A ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy. Uciekam, jak jej mość rozpoczęła zżymać. Już też więcej nie mogłem tych bajek wytrzymać. Uciekłem, jej mość w rządy, pełno w domu wrzawy. 3 sztafety w tygodniu poszło do Warszawy. W 2 tygodnie już w domu i poznać nie można. Jej mość w planty obfita, w dziełach przemożna. Ze stołowej izby balki wyrzuciwszy stare, dała sufit, a na nim Wenery ofiarę. Już alkowa złocona w sypialni pokoju, gipsem wymarmurzony gabinet od stroju. Poszły słoiki z apteczki, poszły konfitury, a w nowym dziełem kunsztu i architektury społek szafki mahoni, w nich książek bez liku. Wszystkie po francusku, globus na stoliku. Buduar sklni się złotem, pełno porcelany, stoliki marmurowe, zwierciadlane ściany. Zgoła przeszedł mój domek warszawskie pałace, a ja w kącie niebiorak jak płaczę, tak płaczę. To mniejsza, lecz gdy z humorem zjechali się goście, wykwintne kawalery i modne jej moście, bal, maski, trąby, kotły, gromadna muzyka, pan szambelan za zdrowie jej mości wykrzyka. Pan adiutant wypija moje stare wino, a jej mość w kącie siedząc z panną starościną, kiedy ja się uwijam jako jakiś sługa. Coraz na mnie pogląda, śmieje się i mruga. Po wieczerzysz fajerwerek goście patrzą z sali. Wypadł szermel pomiędzy gumna, stodoła się pali. Ja wybiegam, gaszę, ratuję i płaczę, a tu brzmią coraz głośniej na wiwat trębacze. Powracam zmordowany do pogorzeliska, nowe żarty, przymówki, nowe pośmiewiska. Siedzą goście, a coraz więcej ich przybywa. Przekładam zbytni ekspans, jej mość zapalczywa. Ze swoimi 4 wsiami odzywa się dwornie i 8 nie wystarczy, przekładam pokornie. To się wróćmy do miasta, zezwoliłem, jedziemy.
Już od kilku niedzieli zbyt kujem i siedziem. Już, ale dobrze mi tak, choć Francusek brodzie. Cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie mojej artystycznej interpretacji satyry o żonie Motnej i panu Piotrze. A podcastowy Dzień Dziecka ma również charakter charytatywny, dlatego że zbieramy na rzecz Julka Świdurskiego. Sprawdźcie w opisie, tam macie link do zbiórki oraz do Facebooka i możecie pomóc, możecie udostępniać i możecie mi napisać, jak podobała się ta interpretacja. Ja nazywałem się Marcin Stanclik, prowadzę podcast Kulturalnie, do którego link również pewnie jest w opisie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się ciepło, cześć!